Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery z Stop Klasa 2023. Szukam, a moi kochani, nadal kolorowych kart Unbeatable. Tutaj mam dotychczasowe zebrane. Troszkę się wymieniłem, troszkę trafiłem, więc zrobimy na razie taką krótką prezentację, co tutaj mam. Jeżeli chodzi o alabę, to mam cztery kolory: niebieski, Żółty, czy tam złoty, zielony i fioletowy. Więc na dobrą sprawę brakuje tylko jeden kolor czerwony, żeby był komplet z Dawidem Alabą. Jeżeli chodzi o kurtła, to mam czerwony, złoty, fioletowy i zielony. Czyli na dobrą sprawę też tylko jeden kolor brakuje i jest to kolor niebieski. Jeżeli chodzi o Courtois. Sadio Mane, trzy kolory: złoty, fioletowy i zielony. Czyli brakuje niebieskiego i czerwonego Mane. Teraz Mbappé, złoty, fioletowy i zielony. Taka sama sytuacja, czyli niebieski i czerwony Mbappé mi Brakuje. Jak widzicie, te kolory jakoś rzadziej wpadają aniżeli fiolet, zielony i złoty. Teraz Neymar: fioletowy, złoty i czerwony. Czyli brakuje niebieski i zielony Neymar. Teraz mamy tutaj Messiego w trzech kolorach. Jest złoty, jest fioletowy, i jest czerwony Messi, czyli brakuje niebieski i zielony Messi. Jeżeli teraz chodzi tutaj o Halanda, to mam czerwonego i niebieskiego. Czyli brakuje złoty, zielony i fioletowy haland, a De Bruyne jest w kolorze zielonym. I niebieski, czyli brakuje czerwony, złoty i fioletowy. A więc najwięcej mam fioletowych i złotych po 6 sztuk. Następnie zielonych 5 sztuk, czerwonych 4 i niebieskich 3 sztuki. Tak to wygląda, czyli 4, 7, 10, 13. 16, 18, 20, 24 kolory na ten moment na 40 możliwych. 4 idą do mnie nowe, których tutaj nie mam, więc będzie 28 sztuk, czyli jeszcze 12 kolorów, moi kochani, i będzie komplet wszystkich kolorów stop klasa. Zobaczymy, może uda się dzisiaj w tych saszetkach również coś trafić. Byłoby mega, jakbym trafił takową kartę. No i co? Patrzymy, co w pierwszym tutaj fedpeku: Zijech, Gnonto, Grilisz, Benzema, Dybala, Firmino, Davis, Mbappé, Danilo i Musiala. Carvalho. Kunde i Menon. To były karty bazowe, a teraz specjalne. Rainbow Master Richardison z Brazylii, Synergy Paris Saint-Germain, Werner Supersonic, Max Power Kimpembe, Supersonic Rodrigo, Winner Neuer, Kulibali Max Power, Synergy. Niemcy, Masterclass Tiago Silva i New Sensation Bellingham, a Mane w podstawowej wersji, tej białej, a kartami Holo Giants jest Mane i Enzo Fernandes. Ok, to sobie tutaj ułożymy. To było w pierwszym feedbacku A teraz drugi Hurricane Pavard Fabinho Jota. Veratti, Griezmann, De Bruyne, Alison, Żao Felix, Alaba, Molina, Skamaka no i zaczynamy karty specjalne. Winner Gundogan, Rainbow Master De Bruyne, Synergy Anglia, Supersonic Haland, Marquinhos Max Power Van Dyke Winner, Havertz Rainbow Master, Synergy Bayern, Supersonic Walker, Masterclass Henderson i Di Maria, podstawowa wersja Alaby i Holo Giants mamy Hakimi i Martinez. Feptek numer 3. Z bazówek. Konate, Elliot, Sterling, Jota, Veratti, Griezmann, De Bruyne, Jorginho, Mudryk, Mendy i Akunia. A teraz specjalnym Rainbow Master Nunez, Supersonic Foden, Winner Gitze, Upamecano Max Power, Synergy Real, Winner Neymar, Synergy Liverpool, Rainbow Master Mbappé, Supersonic Mudryk, Masterclass Aspilikweta, New Sensation Enzo Fernandez. Podstawowa wersja Mbappé z Holo Giants mamy Wandaika i Dębele. No, i tu jeszcze się schował Neymar na bazówce. Więc jak na razie, no, nie ma szczęścia do tych kolorowych. Same podstawowe wersje wpadły. I ostatnia sztuka. Kowacicz, Alvarez, Werner, Antony, Mares, Bremer, Havertz, Ziyech, Depaul, Alexander Arnold, Marquinhos i Foden. Ze specjalnych mamy Paris Saint-Germain Synergy, Supersonic Rudiger, Max Power Courtois, Winner Modric, Synergy, Anglia, Super Sony Grashford, Max Power, Van Dijk, Winner Messi, Rainbow Master, Neymar, Masterclass Miller, New Sensation, Anthony i podstawowa wersja Mane po raz drugi, a. Z pozostałych, czyli Holo Giants, mamy Mareza i Federico Chiese. Czyli niestety nie udało się trafić nowych kart kolorowych. Jeżeli chodzi o Holo Giants, no to myślę, że raz, dwa, trzy i cztery to są te rzadsze, bo Hakimiego, Wandajka, Mareza czy Dembele trafiałem w zestawach startowych dość często. OK, moi kochani, także myślę, że nie ma sensu już kupować tych produktów, tylko po prostu wymieniać się za brakujące karty, bo dużo już nie zostało. A jak widzicie, ciężko trafić te karty. Tym bardziej, jeszcze trafić te, które brakują. 40 różnych wersji, tutaj. 5 kolorów, 8 zawodników, więc to nie będzie takie proste, ale jak widzicie, jestem już. Za połową, jak dojdą te cztery, to będę blisko czwartych, więc jeszcze troszeczkę i mam nadzieję, że będzie prezentacja kompletnej kolekcji kolorowych Unbeatable. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam.